Bellego, Kubera, Gorre, Ismarlik, Francja kontra Polska. Na Euro 2024 był remis, teraz remisu na pewno nie będzie. Strzelają nasi, oczywiście tak jak chcemy. Kubera jest pierwszy, Ismarlik jest drugi. Bellego na miejscu trzecim, czwarty Steven Gorre. I to jest końcówka pierwszego okrążenia, a my już odlatujemy. Bartosz Ismarlik już przed Dominikiem Kuberą. Dawid Bellego w miarę jeszcze w kontakcie, można było zakładać, że tak szybko się nie położy Dawid Bellego, że nie wywiesi białej flagi. No a Steven Gorre ogląda sobie z daleka, jak tu się chłopaki fajnie ścigają. Na trybunach nie ma dzisiaj, proszę Państwa, jakiejś super frekwencji, co widzimy teraz na tej prostej przeciwległej, ale jesteśmy przekonani, że w sobotę podczas wielkiego finału, kiedy Brytyjczycy już będą jeździć, to stadion będzie pękał w szwach, zwłaszcza, że tam dostawili nawet jedną trybunę. To nie dostawialiby, gdyby nie mieli przekonania, że tę trybunę uda się zapełnić. Ismarlik już odlatuje, zdecydowanie wygrywa, zdobywa 4 punkty. 3 zdobywa Dominik Kubera, 2 Dawid Bellego. Bez punktu Steven Gorre, wygrywamy 7-2. To pierwszy bieg absolutnie bez żadnej niespodzianki. Bardzo dobry start Dominika Kubery, który założył Dawida Bellego. To było to jedyne niebezpieczeństwo. A co my tu teraz mamy? Teraz tutaj mamy FF, czyli Finlandia, Francja. Antivuolas, trochę Harry Potter. Świata żużlowego, tak by go wygląda, jak skrzyżowanie Harry'ego Pottera z Piotrem Cyrwusem, co? Nie spodziewałem się, że Piotr Cyrwus padnie w tej transmisji. Wiesz, że Piotr Cyrwus to jest Ryszard z Klanu? Wiem. O, to nie jest? To jest komplement, chcę podkreślić, żeby nie było wątpliwości. No dobrze. Żółty, Kowatti i Don Kubera nie najlepiej startuje, ale dojazd już ma bardzo dobry. Bartosz Ismarlik kroi po krawężniku i na razie jest za Paco Castanio, ale Paco, to ty musisz zamykać krawężnik. Jak chcesz Bartosza za plecami utrzymać, to trzeba było zamykać krawężnik i zapewnić nam fajerwerki trochę dłużej niż przez jedno okrążenie, bo teraz myślę sobie, że już jest raczej po fajerwerkach. Paco Castanio traci już kilkanaście metrów do uciekającej pary reprezentacji Polski. Pytanie, czy Bartosz Ismarlik wyprzedzi Dominika Kuberę? Nie, nie ma takich ambicji moim zdaniem. Nie ma takich ambicji? No dobra, nie, to... nie, nie. Będą powiększać nasi... No tak, nie ma takich ambicji, a myślę, że też może nie ma takiej prędkości, bo Kubera jedzie strasznie szybko. Ale Dominik Kubera obiera optymalną ścieżkę w tym momencie środkiem toru. Bartek widocznie uznał, że bez sensu jest jechać tym samym śladem i testuje sobie inne rozwiązania, jadąc, co ciekawe, zdecydowanie bliżej krawężnika. Tak czy siak, Bartek jest dużo szybszy niż Paco Castanio. Faktycznie szkoda, że Paco nie postawił troszeczkę trudniejszych warunków. Mam nadzieję, że widzowie to rozumieją. Rozumieją, to widzowie, jest tak, że żużlowi są mądrymi ludźmi. No właśnie, no właśnie. Nie jest oczywiście tak, że życzymy źle biało-czerwonym, ale my na papierze jesteśmy no tak bardzo lepsi od Włochów, że aż byłoby interesująco, gdyby Paco powalczył z Bartkiem troszeczkę dłużej, gdyby chociażby właśnie przymknął go przy krawężniku na wjeździe w drugi łuk pierwszego okrążenia. Na papierze to akurat Włosi są lepsi, bo my mieliśmy tylko jednego papieża. Oni mieli kilkunastu. Mielniczuk czerwony, biały Hukenbeck niebieski, Lewiszyn, który dobrze startuje, ale dojazd lepszy. Hukenbeck zerknął w prawo, czy tam rozpędza się Bledern, zostawił dużo miejsca po prawej, wypuścił tego Blenerna przed siebie i reprezentacja Niemiec na dwóch pierwszych pozycjach. Mielniczuk jest trzeci, Lewiszyn jest na miejscu czwartym. Tak to wygląda w tej chwili. Już teraz duże różnice w prędkościach. Niemcy zdecydowali się lecieć bliżej płotu, wierząc, że tam już jest bardzo szybko. Teraz bliżej środka toru z kolei, co pokazuje nam ta kamera umieszczona na dronie. Tak czy inaczej, ich przewaga nad Ukraińcami, no taka jak przed chwilą Polaków nad Włochami. Niemcy zapiszą 7 punktów. Cały czas trudno mi się przyzwyczaić do tej punktacji, z którą mamy do czynienia raz do roku. 7 punktów zapiszą do swojego dorobku. Ładnie parą jadą, chociaż to jest kompletnie niewymagane, bo Ukraińcy daleko, daleko z tyłu Bledern. Zaskakująco daleko wręcz. No? Nie wiem, czy się zgodzisz, ale wydawało mi się, że Ukraińcy po tym, co pokazali na inaugurację, postawią się zdecydowanie bardziej. As you mentioned the race against Poland, I gotta tell you that it's always difficult to defend the position from Bartosz Ismarlik. He made a very decent start, as you said, but did you feel him coming on strong behind you? Oh yeah, I heard a bike screaming on the inside and that was a beautiful move from him. Obviously he's the one of the best ever to ride on the speedy bike, so it's good to have a ride with him now. With David, we had a good ride as well. So now I'm looking forward to the end of the meeting and try to score as many points as I can for Italy, and hopefully we can find ourselves in a good position, maybe top 4, you know.
Good luck then. Thank you. Thank you. Super chłopak, elegancki super chłopak, opowiadał o tym pojedynku z Bartoszem Zmarzlikiem, że czuł, że tam Zmarzlik już nadciąga, już słyszał ten jego silnik. Fajnie, że mógł pościgać się z jednym z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny, jak nazwał Bartosza Zmarzlika. Nie wiem, czy może się czepia, powiedz mi, jak się czepiam, dobra, powiedz mi wprost, ale czy nie powinien mieć trochę więcej sportowej złości, że dał się tak okiwać? Czepiasz się. Czepiam się, no dobra. Słuchaj, mamy fajnego zawodnika, który robi nam wiatr na torze. Który, okej, poddał się temu Zmarzlikowi może zbyt szybko, ale naprawdę może się podobać. Do tego jest pozytywnie nastawiony, ciekawie się go słucha, pije od niego dobra energia. To nie, przyjdzie pan Maruda i powie, że brakuje sportowej złości. No nie. Dobra, okej, nie, no dobrze, dobrze, że mamy różne opinie. Ja bym chciał widzieć trochę sportowej włości, bo poza tym Włosi super krzyczą. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś, jak się kłócą włoskie rodziny gdzieś w restauracji. Mielniczuk, Janowski, Lewiszyn i Zmarzlik, Polska kontra Ukraina, biało-czerwoni. Jeszcze punktów nie zgubili w dzisiejszym turnieju, proszę państwa. I Maciej Janowski rusza tak sobie. Oj! Ciasno bardzo zrobiło się między Ukraińcami a Maćkiem Janowskim przede wszystkim. Magic chciał się rozepchnąć na wejściu w pierwszy łuk. No i efekt uboczny tegoż był taki, że poszedł w płot Marko Lewiszyn, zabierając ze sobą niestety Bartosza Zmarzlika, który kompletnie nic z tym fantem nie mógł zrobić. Tak, mówiliśmy bardzo często o tym, że Bartosz Zmarzlik rzadko upada, że on wszystko kontroluje, ale jak dostajesz taki strzał z boku i zupełnie się tego strzału nie spodziewasz, no to nawet jeżeli panujesz nad motocyklem najlepiej na świecie, no to upadniesz. Ale wstał Bartosz Zmarzlik, to nas oczywiście bardzo cieszy, podejdzie jeszcze do swojego rywala oczywiście bez najmniejszych pretensji, raczej żeby sprawdzić, czy wszystko z kolegą w porządku. Nie wiem, czy to był efekt, ta akcja Lewiszyna, bezpośredni starcia z Magiciem, bo Magic go lekko dotknął i ten już prostym motorem dalej pojechał. No nie wiem, czy tak lekko, na pewno go dotknął. Być może nienaturalnie aż wypuścił maszynę przed siebie Marko Lewiszyn, tu się zgodzę. Niemniej jednak źródło takiego zachowania Ukraińca miało miejsce tutaj. No i Aleksander Radosiński się z tym zgadza, chociaż to akurat o niczym nie świadczy. Niemniej będzie powtórka w czwórkę. Tak jest, nie, to jest dobra decyzja oczywiście, że powtórka w czwórkę, ale nie zmierzam do tego, że miał jeszcze parę metrów i trochę przestrzeni, żeby coś z tą sytuacją zrobić, a nie jechać prostym motocyklem z Marzlika, no bo że źródło tej przyczyny... No to dostał nagle takiego przyspieszenia. Marko Lewiszyn nie opanował maszyny i tyle. Dobrze, że te koziołkujące motocykle nie zrobiły większej krzywdy obu zawodnikom. Taśma już idzie w górę, zostaje Maciej Janowski, ale dojazd do pierwszego łuku już ma bardzo dobry. Zmarzlik jeszcze jest czwarty, jeszcze drugi, jeszcze już nie. Już jadą na 5-1. Szeroko Zmarzlik, bliżej krawężnika Maciej Janowski, ale Lewiszyn nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. On sobie chyba przypomniał, jak poczynał sobie z Bartoszem Zmarzlikiem 2 lata temu. Strata do duetu reprezentacji Polski jest dość duża. Ale Lewiszyn tutaj, proszę państwa, szarpie i będzie się starał pokazać jak najlepsze strony, no bo złapać Polaków to już chyba nie bardzo. Maciej Janowski oczywiście nie ma żadnych ambicji, żeby Bartosza Zmarzlika tutaj wyprzedzać. Rozmawialiśmy z Maćkiem parę tygodni temu o tej jego jeździe parą właśnie. Nie mówię, że on tutaj jeździ parą, ale on jest typem zawodnika, który w ogóle nie ma ambicji, żeby być przed kolegą z zespołu, a więc wręcz więcej frajdy mu daje, jeżeli uda się takiemu koledze pomóc. Zmarzlik z Janowskim zgodnie z oczekiwaniami wygrywają w stosunku 7-2. Mamy komplet punktów. No dobrze, fajnie, fajnie się po koleżeńsku. Wielkie tak. Brawa dla biało-czerwonych, ale widziałeś, co się stało na starcie. Co, Maciej Janowski? No, ruszył się Marko Lewiszyn, ruszył się Maciej Janowski, który miał już warning. Któremu serducho znowu puka w rytmie czacza, prawie 200 uderzeń na minutę. Zobaczmy, co wyjdzie z tego starcia polsko-niemieckiego. Dobrze startuje Maciej Janowski, chociaż teraz zablokowany przez Hukenbecka. Pierwszy jest Kubera. Janowski za Bledernem i za Hukenbeckiem zbliża się do Blederna. Maciej Janowski idzie teraz szeroko, przejedzie obok młodzieżowca reprezentacji Niemiec. Odbił się tam od bandy Kai Hukenbeck w pogoni za Dominikiem Kuberą. Szybki jest dzisiaj Kai Hukenbeck. Pytanie, czy na tyle
szybki, żeby na dystansie strzelić Dominika Kuberę. Dominik na razie jest zawodnikiem niepokonanym, podobnie jak Hulkenberg. Po tym wyścigu tylko jeden z tych dżentelmenów utrzyma ten status. To miano niepokonanego teraz uciekł na parę metrów Dominik Kubera. Norik Bledern kompletnie już jest poza grą w tym wyścigu. Polacy, proszę Państwa, wszystko na to wskazuje, zgubią pierwszy punkt, bo Maciej Janowski jest daleko za Kajem Hulkenbergiem, ale tak czy inaczej ten wyścig drużynowo wygramy, bo Kaj Hulkenberg Kuberze już tutaj krzywdy nie zrobi. Wygrywamy 6-3. Szybki Hulkenberg, co? Szybki, ale też bardzo szybki Dominik Kubera. Mhm. Sugerowałeś wcześniej, że Domina może w sobotnim finale zastąpić Patryk Dudek, ale wcale nie jest powiedziane, że nie tak jest będzie, pewne, skoro Domin na tle Maćka Janowskiego wygląda tak dobrze. Chociaż oczywiście zadecydował start i trochę też rozegranie pierwszego łuku, gdzie Kai Hulkenberg przytomnie odniósł Maćka Janowskiego na zewnętrzną. Stało się to właśnie w tym momencie, z czego skorzystał na chwilę jego kolega z reprezentacji, czyli Norik Bledern. Maciek szybko sobie z Norikiem poradził. Kaj nie stanowił wielkiego zagrożenia dla Dominika Kubery. No i okazało się, że nie tacy straszni ci Niemcy. To jest chyba Torsel. To jest Torsel po oczach. To jest Torsel po oczach, ale pani speaker wyraźnie mówiła, że Oli tak. Bergson pojedzie po raz pierwszy, a tymczasem grafika pokazuje nam, że to jest Jakob Torsel i nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości już teraz. Lindgren, ale wjechał w tor jazdy Macieja Janowskiego, właściwie wyłączając go z gry. Oczywiście wszystko w ramach fair play. Teraz Lindgren leci szeroko. Mój Boże, oni nie mają szans. Fredrik, zatrzymaj się, my mamy po 14 lat, daj spokój. Lindgren, proszę Państwa, już odleciał i to niesamowitym tempie. Tymczasem Maciej Janowski jest za Jakobem Torselem. Gigantyczną robotę dla całego swojego teamu zrobił w tym wyścigu Fredrik Lindgren, najpierw blokując Janowskiego, a później wyprzedzając w spektakularnym stylu Dominika Kubera. Teraz proszę zobaczyć, jak on odjeżdża. Ja chciałem przed tymi zawodami mówić, że być może to jest teraz najszybszy zawodnik na świecie, biorąc pod uwagę to, jak jeździł w Gorzowie, jak jeździł w Toruniu w tym przegranym meczu przez Lublin. Widać, teraz że to pobite gary. Nikt ci nie uwierzy, że chciałeś tak mówiłem, powiedzieć. Mam to napisane. Nie. Proszę Państwa, Maciej Janowski tymczasem dobiera się do skóry Jakoba Torsela i on to prawdopodobnie zrobi, bo siedzi w tym krawężniku Jakob Torsel i dowiózł. Czyli jednak zwycięstwo Szwedów 6-3. Niespodziewane. Mimo braku Bartka z Marzlika. Wydawało się, że no okej, okay, Lindgrenem. Faktycznie, być może na ten moment najszybszy facet na świecie. Ale że z Jakobem Torselem, to my sobie poradzimy. Jest zmiana, proszę Państwa, w reprezentacji Włoch, Mustonen i Wolas. To jest para Finlandii. Tutaj nic nie ma, żadnych zmian. Paco Castagna jest z przodu, Wolas rozpędza się szeroko. Miejsca tam pod płotem bardzo dużo. Już się wydawało, że będzie łykał tego Castagna, aż tu nagle Paco postanowił mu tylne koło pokazać. Wolas miejsca pod płotem ma bardzo dużo. Trzeba tylko w miarę szybko ten motocykl wyprostować i za chwilę pokonać Castagna, teraz go zamknąć do krawężnika, żeby się tutaj nie mógł już odnaleźć, ale za dużo miejsca zostawia w krawężniku. Wolas ostatecznie jedzie lepszą linią, tymczasem, proszę Państwa, na ostatnie miejsce spada Jesse Mustonen. Ja myślałem, że ten Vincentin, jak go pozamiatało w pierwszym łuku, to już jest poza grą, tymczasem on jest w grze i pewnie dowiezie jakieś punkty do mety. Z przodu Wolas, co się dzieje z tyłu, bo tam może być nawet ciekawiej niż w walce o pierwsze miejsce. Paco Castagna konsekwentnie próbuje atakować w krawężniku. Vince i teraz idzie, zmienia, proszę Państwa, w ostatniej chwili strategię. Paco Castagna za późno. No. A był do łyknięcia ten Wolas. Był. Teraz faktycznie Paco może mieć pretensje do siebie, bo nie wykorzystał pełni potencjału i swojego motocykla. Dobra, patrzymy, proszę Państwa, czy Finowie poradzą sobie z Bledernem. Hulkenberg oczywiście wygrywa start, a Bledern idzie w nasypane. Przeleci czy nie przeleci? Przelatuje, ciasno się zrobiło. Bledern na razie na pozycji satysfakcjonującej żużlową reprezentację Niemiec, ale jak pojedzie w to nasypane, jak fiknie Koziołka, jak Lewiczyn, to tu jeszcze może być ciekawie. Lepiej niech ten Bledern się trzyma trochę bliżej środka, bo tam już jest naprawdę grubo nasypane i trzeba być Lindgrenem z Marzlikiem albo Bulejem, żeby tam spokojnie przejechać, bo już na pewno nie jest najbezpieczniej. Norik Bledern wiezie teraz reprezentację Niemiec do wielkiego sobotniego finału. To już musiałby mieć naprawdę dużego pecha albo bezsensownie popisywać się jakąś brawurą, żeby tego drugiego miejsca nie dowieść, zwłaszcza że nawet trzecie miejsce Niemców do tego finału zaprosi, wprowadzi. Obejrzał się jeszcze kontrolę.
kontrolnie Norik Bledern. Bez sensacji, proszę Państwa, mimo że parę rozstrzygnięć, kilka takich niespodziewanych było, to finalnie do wielkiego finału wjeżdżają ci, którzy tam wjechać mieli, czyli Szwecja, Polska i reprezentacja Niemiec, która w biegu barażowym bije reprezentację Finlandii. Zasłużenie, proszę pana. Zasłużenie tak, tak. I też dobrze dla widowiska pod względem sobotniego finału, no bo jest dosyć oczywiste, że Niemcy, albo przynajmniej Kai Hukenbeck, są w stanie potencjalnie dużo bardziej namieszać, poprzeszkadzać faworytom, uszczknąć kilka punktów, a może sprawić sensację i powalczyć o medal, kto ich tam wie, no niż duet Antivuola z Jessem Ustonen. Który to duet wszak będziemy wspominać bardzo ciepło, bo zaprezentowali się dobrze, zwłaszcza Wolas. Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce. Nie oszukujmy się, proszę Państwa. Ja to już teraz powiem, Kuźbik, i trochę ryzykuję oczywiście, że ryzykuj. Powtórka takiego miejsca w wielkim finale. Oczywiście powiedzieliśmy, blacha jest blacha, ale my tu przyjechaliśmy wygrać, nawet jeżeli nie jesteśmy super faworytami, jak mówisz. No, nie jesteśmy. No. Polski żużel jest w takim miejscu, że drugie miejsce w drużynowych jakichkolwiek zawodach jest jakąś formą delikatnego, nie chcę powiedzieć od razu porażki, ale rozczarowania. Zwłaszcza, że walczymy o zwycięstwo w tym Speedway of Nations już od 6 lat. Wygraliśmy w drużynowym Pucharze Świata, ale to nam zawsze akurat wychodziło, a Speedway of Nations cały czas nam nie wychodzi. Dzisiaj zadaniem było zakwalifikować się i to zadanie zostało wykonane, a tutaj symboliczne bilety na 13 dzień lipca w Manchesterze, wielki finał. Dla reprezentacji Niemiec będzie to powrót do wielkiego finału Speedway of Nations po raz pierwszy od sezonu 2019. Podczas pierwszej historycznej edycji na Stadionie Olimpijskim Niemcy byli, zajęli miejsce 6. Rok później w Rosji na Olimpijskim mieli miejsce 7. Rok później w Rosji mieli miejsce 6. I to by było na tyle. W 2021 i 2022 nie udawało im się awansować do wielkiego finału, chociaż było blisko. No i teraz po 5 latach wracają. Kibice wręczają te bilety do finału, co jest sympatyczną pewnie zagrywką organizatorów i też dużym przeżyciem kibiców w polsko-ukraińskich barwach. Ten kibic wręczający bilet reprezentacji Polski